Oj, witam pana Szymona. Co przeciwnik, to trudniejsze. O. O. Jak mnie ze mną pogrywa. O. No i graj tu z takim. O, wyszedł koniś, to ja wejdę i zbiję. Pan Szymon to wszystko zna. I poprawię. I tu. Cofnę się. Ale pan Szymon szybko gra. No nie nadążam. Pioneczka mam, ale taka czarne mają silną rekompensatę. Nikt nic nie pisze, wszyscy grają, no to dobrze. Pani Mariutunio. No nie mogę skoczyć na B5. Na E4 zbiję hetmanem. I goniec B2. Tu muszę uważać na A4. O, konia podstawiłem. Człowiek gra w te szachy i nie widzi najprostszych rzeczy. No, dwa piony mam, to jeszcze chwilę pogram. O, dzień dobry, panie Maksymilianie. A tu mi chcesz strzelić. Tu mi chcesz strzelić. Niedobry człowiek. Ach, jaki niedobry. A, nie mógł tam strzelić. A, tu na C4 chciał. Aj, aj, aj. Znowu chce na C4. Bez formy. Po wakacjach. Wakacyjna forma. O, pan Piotr. A, pan Piotr był dopisany jako jeden z pierwszych, ale wpadł na górę jedną, dwie partie. Aha.
A co teraz? Panie Szymonie, zlekceważył mnie pan. Będzie pan ofiarowywał wieżę? Prymitywnie zagrałem. No, panie Mariutunio, ile ramu? To radośnie z panem Szymonem pograliśmy. Oj, oj, oj. Źle odszedłem. Chcę zabrać pion, ale radośnie gramy. Jakbym odszedł królem na G1. Już myślałem, że przegram, potem myślałem, że wygram. Teraz stawiam wieżę na D8 w następnym ruchu. Oj, dziękuję panie Szymonie, ale żeśmy radośnie grali.